Cześć wszystkim, znowu Punio 7. Witam wszystkich ponownie po krótkiej przerwie. To jest dalszy ciąg Arcanum. Przypowieść o maszynach i magii. Dobra. Trochę już sam zapomniałem, co to ostatnio robiliśmy. Tak, oczywiście włóczyliśmy się po tych kanałach. I mieliśmy zbadać gdzieś tutaj, chyba była jakaś odnoga. Ta tutaj, której jeszcze nie zwiedziliśmy. Którą zbadamy teraz. Ponieważ nie możemy pozwolić jakimś bestiom uciec bez... z życiem i tak dalej. Nie, nie, nie. Zabijajmy wszystko, skoro już tu jesteśmy. Dobra. Beczka. Znaczy, że tutaj już byłem. Sorry za te trzaski. Poprawiałem trochę mikrofon. Okej, dobra. Wyglądało jakby tutaj coś było, a tutaj naprawdę tak nic nie ma. No, więc pójdziemy w tą stronę. Tam. Tutaj jeszcze nie zwiedzaliśmy. Jest na pewno jeszcze jedno miejsce, które z pewnością nie zwiedziliśmy w tym kanale. I w którym będzie trochę zabawy. Więc jak na je natrafię, zapewne zauważycie. Dobra. Weźmy się za zabijanie rzeczy. I... wow. Góra mięsa. No sorry, chciałem Varamona kliknąć, zabić. Ale tak to nie działa. Dobra, weźmy się za te kupy. Ja tam już leżącego nie kopię. Korzystając z terminologii pewnej dosyć dobrej gry karcianej, moje przydupasy się tym zajmują. Dobra, co my tu mamy? Węgiel drzewny. Nie, dzięki. Nie jestem na diecie aż tak wegańskiej. Dobra. To pójdziemy teraz w tą stronę. Tutaj jest pewnie kolejne zamknięte wyjście, tak? Zaspalane. A tutaj save. Był ten klawisz? Tak. Wow. Szlamowy demon. Wyglądają trochę jak żywiołaki wody. Prawdopodobnie twórca. Mi chciało się robić dwóch sprite'ów od tego. Dzięki, Raven. Szkoda, że nie zmieniłaś się z powrotem swoją kobiecą postać. Ale i tak dziękuję. O! Szlamowe demony nie mają punktu wytrzymałości, widzieliście? Każde moje ciosy nie zadawały im punktu wytrzymałości, tylko 2 punkty zdrowia obrażeń. A w ogóle nie otrzymują obrażeń od wytrzymałości. Okej. To znaczy, że prawdopodobnie powinienem zmienić broń. Ale nie chce mi się. Moje przedupasy potrafią zadawać całkiem niezłe wrażenia. Jeżeli kogoś obraża termin przedupasy, to jest naprawdę termin dosyć specyficzny i określony. Więc nie powinniście się czuć obrażeni za jego używanie. Znaczy, że ja jego używam. Okej, tam była jeszcze jakaś... Tam był jeszcze jakiś korytarz, którego nie zwiedziłem. Zajrzę do niego. A nie, to jest wejście. Tak? Nie. To chyba miejsce, którego szukamy. Wejdźmy do środka. Nikt nie pilnuje? Mumie! Nie, jakieś gnojarki. Również nie otrzymają obrażeń od wytrzymałości, ale to jest już całkiem logiczne, skoro to są mumie. Dobra. Tyle gnojarków. Nic ciekawego tutaj nie ma. No to jeszcze pójdziemy w tamtą stronę. A pieseł się zawiesił. No nic. Wow. Naprawdę już całkiem sporo tutaj odkryliśmy. Kompletnie zapomniałem, gdzie znajdowało się wejście. Więc szukanie wejścia chyba oszczędzę nam tego widoku, ponieważ kompletnie zapomniałem, gdzie on się znajdował. Ale dobra. Nie myślimy o wejściu, kiedy jeszcze nie przeszukaliśmy wszystkich komnat. Co my tu mamy? W tamtą stronę albo w tą? Najpierw zobaczmy, czy tutaj czegoś nie przegapiłem. I quick save, ponieważ mogę. Nie, raczej
Myślę, że... nie. Parę rzeczy zostawiłem. Więc naprawmy tą... ten jakże zaskakujący brak profesjonalizmu i zobaczmy, co my tutaj jeszcze mamy. O, serio, kolejka, jak do klubu. Patrzcie, mamy tu jakiś klub. Okej, dobra. Tego właśnie miejsca szukałem. Jest grupa bandytów, którzy zaszyli się tutaj w kanałach. No i rozwalmy ich, ponieważ możemy. Ponieważ z pewnością mają przy sobie parę strzelb albo jakichś magicznych gratów. Dobra. Mogę ich porazić, albo mogę ich kulą ognia potraktować. Zobaczmy, jak porażenie działa. 12 punktów zdrowia. Całkiem spoko, jak na koszt w zmęczeniu. Więc trochę ich pobzytam. Wow. A to mają maga, który potrafi przyzywać. Koledzy, proszę o pomoc. Nie, żebym sam ich nie rozwalił, ale... ale serio, skoro już tutaj są, to mogliby się poruszyć czy coś. Serio, kolego, chcesz mnie atakować przez ścianę? Pro tip. Nie atakujcie żywiołaka ognia, atakujcie maga. Jest dużo bardziej skuteczne. Zobaczcie, że zaraz mana mu się skończy. Wow, ten gość ma jakiś poważnie duży miecz. A raz zbadamy go. Zajmiemy go z jego zwłok i zbadamy, co to za miecz. Dobra. Ktoś tu jest... dobra. Ty, padaj. Tu jeszcze ma mało wytrzymałości? Raczej nie. Ale mogę ich poobzycać równie dobrze, skoro mam jeszcze trochę magii. Dobra, jeszcze raz. Nie, nie, bo już mi brakowało punktów akcji. Ten pan zasnął dosyć w oryginalnej pozie. Okej. Trochę źle się ustawiłem. Teraz jestem trochę zablokowany, ale spoko, Virgil ma manę, ona będzie mnie leczył. Więc zobaczmy, kto tu ma najmniej wytrzymałości. On dosyć szybko padnie. Serio, kto to? Kto to się tak zbłaźnił? Nie ma nikogo innego, żeby się tu pić? Proszę was. Okej, to zajmie trochę czasu. A dzięki temu stanę i zaraz będę ich bił. No dobra, poczekajmy chwilkę. Takie są cuda sztucznej inteligencji w Arcanum. Dobra. Nie popełnimy tego błędu drugi raz. Trochę wytrzymałości. No i dobra. A nie, ty zaraz padniesz. Nie, bo zaraz poprawimy, ale spokojnie. Au, wow, wow. Co to się działo? Czyżby ktoś rzucił zgaszenie życia? Tak, zdecydowanie ktoś tak zrobił. Czy to był ktoś z moich? Virgil chyba umie teraz zgaszenie życia. Okej, dobra. To nie poszło zbyt dobrze. Głównie dlatego, że moi koledzy postanowili stać z boku i się patrzeć. Okej, dobra. Zróbmy to jeszcze raz, tym razem poprawnie. Okej. Teraz chyba już zaczęli co robić. Kto korzysta z miecza dwuręcznego? Raven. Serio? Raven korzysta z miecza dwuręcznego? Pierwszy raz widzę. Dobra.
Okej. Chcecie tak to rozegrać? Okej, spoko. Nie. Ja tak się nie bawię. Chodźcie tu wszyscy. Coś jest nie tak z tą ścianą. Okej. Ktoś już przeszedł przez ścianę. Więc chyba teraz będzie już łatwiej. Dobra. Załatwię bandytę. Ten żywiołak powinien zaraz zniknąć. Co tu jeszcze jest? To masz 19 poziom, to dosyć łatwo podniesz. To myślę, że on również zadaje spore obrażenia, więc jego sprzątnę najpierw. Okej, dzięki Wycil. Teraz pójdzie znacznie lepiej. Dobra. Okej, trochę jeszcze pozgarniam ciosów. Ale ja tym razem jestem w dobrej myśli. O, kto tak ucieka. Dobra, ty padłeś. Teraz tego pana powalimy. Dobra, wolałbym nie stracić całej wytrzymałości. Ale dobra. Zrobimy resztę walki z ziemi. Może w ten sposób. Wierzę w kompetencje moich kompanów. Okej, ktoś padł. Ktoś został chyba wskrzeszony. Zaraz sprawdzę. To co widzieliście chyba było wskrzeszeniem życia. Ta... Magnus? Magnus padł? Dał się tak po prostu wskrzesić? O... Dziwne rzeczy się mu tu wydarzyły. Będę musiał to zobaczyć potem jeszcze na nagraniu. Okej, dobra. Ale udało się. Zobaczmy, co tu panowie mieli. Okej, niezidentyfikowane szaty. Nie musimy ich identyfikować, ponieważ dobrze wiemy, co to jest. Okej, Raven wzięła się za ten magiczny miecz, którego jeszcze nie zidentyfikowaliśmy. Spoko. Niech sobie go używa. To jest całkiem spoko miecz. Dobra, ciężki miecz. Przepraszam. I kolczuga. Złom. Tak samo tutaj. Nie zamierzam się nim przejmować. Dobra, stopór i zbroja skórzana. Sporo naboi. I strzelba zwykła. To jest złom. Nie będę się nim przejmował. Okej, czysta ruda. To chyba można opowiedzieć za troszkę... za niemałą sumę. Trzymaj to, Magnus. No i skrzynia. Pusta skrzynia, nie no. To jest... gra RPG. Jaki sens jest umieszczenia pustej skrzyni? To... Światak Fantasy to jest naprawdę nadzwyczajnie logiczny pomysł. Trzy puste skrzynie. Domyślam się, że ci złodzieje nie mieli ostatnio dobrych łowów. Okej. I nie mogę się przespać. Ponieważ czemu mógłbym? Złe, brzydkie miejsce. To nie można spać. Dobra. Koniec tego. Gadania. Czy czego? Jeszcze mamy jeden korytarz do zbadania. Będziemy mogli się wynosić z tego brzydkiego miejsca. I pójdziemy w jakieś inne brzydkie miejsce. Spotkamy więcej brzydkich stworów. Tak szczerze mówiąc, chyba nie ma aż zbyt dużo brzydkich miejsc już do zbadania wokoło Tarantu. Więc chyba niedługo będziemy zmierzać do Caladonu. Robić tam nasze rzeczy. A mamy tam trochę rzeczy do zrobienia. Dobra. Wejście chyba było gdzieś tutaj.
każdym razie daleko. I wiecie co, chyba wam oszczędzę patrzenia na to. Wracam za chwilę, kiedy już wyjdę z kanałów. Okej. Okazuje się, że nie zbadałem jeszcze całych kanałów, aczkolwiek nie udało mi się znaleźć jeszcze wejścia, czy raczej wyjścia, więc dobra. Myślę, że poubijam te wszystkie potworki, co nam tu jeszcze zostały. No i cóż. I zobaczymy, co dalej będzie. Tak, ten kij, wiem, że ten kij nie jest zbyt skuteczny na zombie, ale wiecie, co jest bardziej skuteczny na zombie? Kula ognia. Może i nie. Już nie widziałem żadnych ładnych cyferek, tylko... Witam, panie! No i awansowałem o poziom. Świetnie. Dobra. Pozbyjmy się jeszcze reszty, guli. Nie są zombie, to są gule. Przepraszam gule za to, że pomyliłem je z typowymi zombiakami. No mogły się poczuć bardzo urażone. Ale czy uważał się za lepszy od zombie, czy gorszy? W pewnym sensie są naturalnymi wrogami zombie. Gule. Ale dobra, nie roztrzęsajmy tematów. Gnijący piechur i gule. Mi się również przyda parę gule. Stereo gul. Gul surround presents. Co i dalej, dobra, dzięki. Dobra, i tam był jeszcze jeden korytarz chyba, który znowu ominąłem. Ta... Ale to nie był znowu kolejny ślepy zaułek. Okej, więcej szczurów. Jest jakieś wyjście, ale... domyślam się, że wychodząc tędy nie zaskarbię sobie... przyjaźni tych ludzi, którzy stoją... przy wyjściu, tak. To chyba jeden z dwóch wyjści do kotła. Tak, gdzieś tam jest drugie wyjście do kotła. A i dobra, pokażę wam, co się stanie, jak wyjdę w kotle. Tak. A lot of bad things. Ludzie w kotle bardzo cenią sobie swoją niezależność terytorialną. Udało się ich pozabijać. Noe ma problemo. Ale wiecie co? Ja nie chcę ich jeszcze zabijać. No niech jeszcze przyjdzie czas. W odpowiednim, fabularnie uzasadnionym czasie. Dobra. Więc to był kocioł. Panie i panowie. Jeszcze do niego zawitamy. Ale myślę, że zrobię to po Kaladonie. Jak już będę miał troszkę wyższy poziom. No w sumie mam już całkiem spory, 40. Maksymalny poziom to 50, przypominam, jakby ktoś nie pamiętał. Więc 40 to już bardzo sensowny poziom. Więc prawdopodobnie poradziłbym sobie ze wszystkim, co tam czeka w kotle. Ale wiecie co, poczekam. Ponieważ tak. Ponieważ mogę. Będąc szczerym, po prostu jeszcze nigdy nie robiłem tego questa w kotle. Zadania. A okazuje się, że może ono być skutkować całkiem fajnym zakończeniem. Okej, dobra. To chyba to jest to wyjście, którego szukałem. Serio? Nie było zaciemnione na mapie? Może rzeczywiście... A może wszedłem trochę innym wejściem? Może wszedłem jakimś tutaj wejściem? Nie. Okej, w każdym razie udało się nam wyjść. I jestem przy tej uroczej, miłej... powiedziałbym młodej, ale to było już kłamstwo. Pani, i mamy
sporo rzeczy do zidentyfikowania. Więc może wezmę parę na ząb. Tak, wiem, podoba ci się tam ta tarcza, Raven, spoko. Mi też się podoba, więc się rozumiem. Ale oddaj mi ten miecz. Serio. Byłoby bardzo miłe z twojej strony, gdybyś mi dała ten miecz. Okej, dzięki. Dobra, i zidentyfikujemy sobie go. Tajemniczy miecz oburęczny. Wow, wow, zobaczcie na jego statystyki. Naprawdę ciężki kawał broni. Dobra. Magiczny topór. Też całkiem spoko. Obrażenia bardzo ładne. No i zmęczenie takie sobie, ale też nie jest złe. Dobra. Z mieczem coś zrobimy w niedalekiej przyszłości. Już nawet sam będę go używał. Nie mam 20 punktów siły, więc trochę by mi to zawadziło na celności. Ok, jest jeszcze ten niezidentyfikowany miecz. Mistyczny topór. No, wow. Ten topór jest jeszcze lepszy. Ostrze czarnego kamienia. Szansa na przemianę w kamień. Zręczność minus 4, ale... Ech, nie lubię takich rzeczy. Może to jest szansa na one hit? Nie wiem. W każdym razie nie chcę go. Więc go sprzedam przy najbliższej okazji. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Tak, dla formalności mogę te szaty też również zidentyfikować. Ta sama... Sztylet głupców, plus 20 do krytycznej porażki. Ta pani go nie kupi. Okej, okay, kolejna zaczarowana buława. Nie są one zbyt dobre. Może chcę ją kupić? Nie, nie, nie. Mądra kobieta nie kupuje magicznego złomu. Dobra, to cały magiczny krab, jaki ona miała. Zobaczmy, co jeszcze inni mają. Ty, Virgil, korzystasz z tego topora. To ten gorszy. Ale wiesz co, może dam ci ten lepszy. Zobaczymy, czy mu się spodoba. Nie mam miejsca. Co bym zrobił coś takiego? Ekwipunkowy Tetris. Okej. Okay. No, też uważa, że ten jest lepszy. Trochę ma za mało siłę, żeby go używać. Ale co tam. Kto się nie przejmuje, to ja też się nie przejmuję. Dobra. Komu jeszcze możemy dać takie rzeczy? Ty, trzymaj. Czemu nie chcesz korzystać z tego magicznego topora? Przecież on jest pod każdym względem lepszy. Że on nie może korzystać z magicznych rzeczy albo magicznych toporów, nie wiem. Nie wiem czemu tak robi. No ale no nie może, no trudno. No to zabierzemy, damy komuś, kto potrafi docenić magiczne topory. Ostrze ze Steelwater, co wolisz? Tak, myślałem, że będziesz wolał magiczny topór, chociaż również nie masz siły, żeby nim się posługiwać. Okej, okay, dobra. Dobra, to chyba będzie koniec dla ostrza ze Steelwater. Pozbędziemy się go w jakiejś spelunie. Co by tu jeszcze mamy? Raven. Okej, okay, wszystko zidentyfikowane. Smith. Mistyczny miecz. Nie go trzyma, co tam. Będę dawał jeszcze ten topór. Dobra. Dobra, niech trzyma ten miecz. No i dobra, jak wiecie. Czyli wróciliśmy z powrotem. Więc mamy trochę krapów do opolenia. Trochę jak zwykle podczas podróży popsuliśmy broń i zbroję. Więc w międzyczasie ponaprawiam wszystko, posprzedaję krab i w następnym odcinku idziemy w jakieś niemiłe, śmierdzące miejsce szukać złotych monet, albo magicznych pierścieni, albo guza. Dziękuję wszystkim za uwagę i na razie, cześć!